katecheza i o katechezie. Bóg Ojciec. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Nasze wyznanie wiary zaczyna się od Boga Ojca, ponieważ Bóg jest pierwszy i ostatni, czytamy w księdze proroka Izajasza. Jest początkiem i końcem wszystkiego, alfą i omegą. Bóg objawił się Izraelowi, swojemu narodowi wybranemu, jako Bóg jedyny. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. To z Księgi Powtórzonego Prawa. Bóg, objawiając się narodowi wybranemu, objawiał się stopniowo. Pozwalał poznawać swoje imię. W rozmowie z Mojżeszem powiedział: jestem, który jestem. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Kim jest więc Bóg Ojciec? Jakie są Jego charakterystyczne cechy, przymioty? Przedwieczny Ojciec jest Ojcem dlatego, że rodzi Syna. Osoba Ojca nie pochodzi od żadnej innej osoby Bożej. Ojcostwo Ojca stanowi Jego atrybut wyróżniający i stąd Ojciec staje się imieniem własnym pierwszej osoby Trójcy Świętej. To za Encyklopedią Katolicką. Podczas chrztu Pana Jezusa Bóg Ojciec wypowiedział słowa: ten jest mój Syn umiłowany, w którym upodobałem sobie. Tak samo odzywa się do każdego z nas, gdy miłujemy Boga, żałujemy za swoje grzechy. Na wszystkich przyjmujących chrzest zsyła Ducha Świętego i wszyscy stajemy się odtąd Jego synami, w których On znajduje upodobanie. Jezus, rozmiłowany w Ojcu, całe noce spędzał na modlitwie. Nieustannie podkreślał, że nie przyszedł od siebie, tylko od swojego Ojca oraz, że nie głosi nam swojej nauki, ale naukę swego Ojca i że we wszystkim czyni Jego wolę. W tradycji żydowskiej ojcowska troska Boga dotyczy nie tylko narodu wybranego jako całości, ale też pojedynczych osób. Może o tym świadczyć nadawanie dzieciom takich imion jak Abimelek, czyli król jest moim ojcem, Abiezer, mój ojciec mnie wspomaga, Abijak lub Joab, Jahwe jest moim ojcem, czy Abiram, mój ojciec jest wywyższony. Ojca Przedwiecznego poznaliśmy dopiero dzięki Jezusowi. Przed Chrystusem ludzie mogli poznać Boga tylko w sposób ogólny, rozumowo, jako przyczynę i cel wszystkiego, co istnieje, w wierze, jako dawcę przymierza, opiekuna, wyzwoliciela z niewoli egipskiej. Dopiero w Jezusie Chrystusie poznaliśmy Boga jako tego, który jest Ojcem Syna Jednorodzonego i który wraz z Synem tchnie Ducha Świętego. Na prośbę apostołów, aby Jezus nauczył ich modlitwy, zostali nauczeni modlitwy pańskiej Ojcze Nasz. W niej wznosimy 7 próśb, 7 błogosławieństw. 3 pierwsze kierują nas do chwały Ojca, a 4 kolejne poddają naszą nędzę Bożej łasce. 3 pierwsze prośby brzmią: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Są to prośby prowadzące do Boga Ojca i uczące nas, jak mamy być dla Boga samego. Twoje Boże imię, Twoje królestwo, Twoja wola. W
Właściwą cechą miłości jest to, abyśmy byli dla osoby, którą kochamy, czyli dla samego Boga Ojca. W żadnej z tych trzech próśb nie pojawia się problem nas samych. Jest to pragnienie, aby Boża chwała była głoszona. Kolejne prośby dotyczą nas, ludzi. Są ofiarowaniem naszych oczekiwań i dotyczą nas, żyjących na tym świecie. Daj nam, odpuść nam, nie wódź nas, zbaw nas. Dwie z nich są prośbą, aby nasze życie zostało podtrzymane i uleczone z grzechu, a dwie kolejne dotyczą naszej walki o zwycięstwo życia i uwolnienie od zła przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, czyli naszej szczęśliwej wieczności w Bogu. Poznajmy historię objawienia udzielonego ludzkości za pośrednictwem siostry Eugenii Elisabety Ravasio, włoskiej zakonnicy żyjącej w latach 1907-1990. Poznajemy to objawienie jako zawołanie Ojciec mówi do swoich dzieci. Jest to orędzie uznane przez Kościół, a które miało miejsce w 1932 roku. Siostra Eugenia opisuje swoje doświadczenie. Padłam twarzą do ziemi, pogrążona w przepaści mojej nicości. Odmawiałam Magnifikat. Zaraz potem ojciec powiedział mi, żebym usiadła z nim i zapisała to, co postanowił przekazać ludziom. Cały jego orszak, który mu towarzyszył, zniknął. Pozostał ze mną jedynie ojciec i zanim usiadł, rzekł do mnie: już ci powiedziałem i jeszcze raz mówię. Nie mogę już drugi raz ofiarować mojego umiłowanego syna, aby udowodnić moją miłość do ludzi. Jednak przychodzę między nich, przyjmując podobieństwo do nich i ich ograniczoność, aby ich kochać i aby poznali tę miłość. Popatrz, odkładam moją koronę i całą moją chwałę, aby przybrać postawę zwyczajnego człowieka. Bóg Ojciec mówił: właśnie otworzyłem źródło wody żywej, które nigdy nie wyschnie, począwszy od dziś, aż do końca czasów. Przychodzę do was, stworzenia moje, aby otworzyć przed wami ojcowskie serce płonące miłością do was, moje dzieci. Chcę, byście były świadkami mojej bezgranicznej i miłosiernej miłości. Nie wystarcza mi ukazywanie wam mojej miłości. Chcę jeszcze otworzyć przed wami moje serce, z którego wytryśnie orzeźwiające źródło. Przy nim wszyscy ludzie ugaszą pragnienie. Zakosztują wówczas radości, których dotąd nie znali z powodu ogromnego lęku przede mną, ich czułym ojcem. Dlaczego dziwi was to, co wam mówię? Czy nie stworzyłem was na mój obraz? Stworzyłem was na moje podobieństwo, byście nie znajdowali niczego dziwnego w tym, że rozmawiacie i przyjaźnicie się z waszym ojcem, stwórcą i Bogiem. Przecież dzięki mojej miłosiernej dobroci staliście się dziećmi mojej ojcowskiej i boskiej miłości. Ale w jaki sposób, powiecie mi, możemy przyjść do ciebie? Ach, przyjdźcie drogą zawierzenia. Nazywacie mnie ojcem waszym, kochajcie mnie w duchu i prawdzie, a to wystarczy, by ta orzeźwiająca i przepotężna woda ugasiła wasze pragnienie. Jeżeli naprawdę chcecie, żeby dała wam wszystko, czego wam brak do poznania mnie i umiłowania, i jeżeli czujecie się zimni i obojętni, wezwijcie mnie tylko słodkim imieniem Ojca, a przyjdę do was. Moje źródło ofiarowuje wam miłość, ufność i to wszystko, czego wam brak, aby być zawsze kochanymi przez waszego Ojca i Stworzyciela. Jestem oceanem miłości miłosiernej, dzieci moje.
Oto inny dowód miłości ojcowskiej, którą mam dla was wszystkich bez wyjątku, bez względu na wasz wiek, stan, kraj. Nie wykluczam nawet różnych zrzeszeń i sekt wiernych i niewiernych. Zamykam w tej miłości wszystkie istoty rozumne, których całość tworzy ludzkość. Bóg Ojciec w swojej miłości do nas ciągle znajduje sposoby, aby nam przypomnieć i nauczyć, że z Jego miłości zostaliśmy stworzeni, że z czystej miłości do nas poświęcił swojego Syna Jezusa Chrystusa, by ten nas zbawił, odkupił przez swoją mękę i śmierć krzyżową. Boża miłość podyktowała ustanowienie Kościoła Świętego i ofiarowanie nam sakramentów świętych, które w mocy Ducha Świętego nas uświęcają. Otrzymaliśmy dwa przykazania miłości, które uczą nas kochać Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Jest to gwarancja naszej drogi życia, która doprowadzi do zbawienia i spotkania twarzą w twarz z naszym Bogiem, Ojcem, z Panem Bogiem, siostra Renata.